cześć, witam w podcaście gastronomicznym. Dzisiaj gościmy w Raciborzu. Moim gościem jest Kamila, właścicielka, współwłaścicielka, szefowa, kreator, designer, kucharka, szefowa, tak, stolika numer 6. No właśnie, kolejny odcinek i raz jeszcze rozmawiamy o pasji i o woli przetrwania i zwycięstwa. Kamila pewnie za chwilę opowie, jak to wyglądało, bo historia jest krótka, ale już burzliwa. Kamila, zaczęliście niedawno. Jeszcze niedawno w zasadzie chciałem do Was przyjechać w Rybniku, jesteście już w Raciborzu, ale to opowiedz, zacznijmy od początku. Skąd wziął się pomysł? I na stolik numer 6. Pomysł się wziął stąd, że byliśmy oboje kucharzami za granicą w Wielkiej Brytanii. Kasper dłużej, ale jakby zaraził mnie tym całym gotowaniem. Z przypadku w sumie wyszło to, że dostałam ofertę pracy w hotelu, w którym on pracował i jakoś tak mi się to spodobało. No i wiadomo, jak każdy kucharz, może niekoniecznie ja, ale on bardziej marzy gdzieś tam podświadomie o własnej restauracji. No i stąd się to wzięło. Z planów zrobiła się po prostu realna sprawa. Wróciliśmy do Polski i otworzyliśmy swoją burgerownię. Początkowo w Rybniku, niestety tamten lokal nie wypalił i przenieśliśmy się do Raciborza. I to wszystko w zasadzie w okresie trzech miesięcy się wydarzyło. Tak, no wróciliśmy w marcu i w lipcu otworzyliśmy lokal w Rybniku, a początkiem listopada otworzyliśmy właśnie lokal w Raciborzu. Dwoje pracowaliście w kuchni. Tak. To skąd pomysł na to, żeby to nie była restauracja, tylko że skupiliście się na burgerach? Dlaczego akurat burgery? Że taka oferta, a nie taka restauracyjna. Chcieliśmy się po prostu sprawdzić jakby na mniejszym rynku, nie zaczynać od czegoś ogromnego, tylko po prostu, no wiadomo, my jesteśmy tylko kucharzami, potrafimy fizycznie pracować, ale żeby ogarnąć całą resztę jakby podatków tej całej drugiej strony tej gastronomii, chcieliśmy się tego nauczyć i mamy nadzieję, że w przyszłości otworzymy restaurację taką z prawdziwego zdarzenia. A rozumiem, czyli to tylko początek planu, tak? Początek planu, no. To małe przedsięwzięcie po to, żeby się nauczyć, żeby zrobić coś większego. Jakby zacząć od czegoś małego po prostu. Jeszcze zapytam o tę podstawę. Skąd stolik numer 6? A stolik numer 6 to był pomysł właśnie Kacpra. W sumie taki prosty. Jak był szefem kuchni w restauracji, hiszpańskiej restauracji, na dniu otwarcia właśnie pierwszy komplement dostał właśnie od stolika numer 6 i stąd wzięła się ta nazwa. No w sumie fajnie, no. Wiąże się to z jakimiś wspomnieniami też, takimi w sumie miłymi. Taka prosta nazwa, ale no, ma takie znaczenie, nie? Trzeba to gdzieś dopisać, nie? Skąd się wzięła w ogóle nazwa, nie? Żeby ludzie też mieli już jakby wszyte to, że należy jakiś komplement zostawić, tak? A później może być to stolik inny. A macie tutaj stolik numer 6? Nie. Na razie, na razie stolik numer 5. Będzie ten szósty, tak, w którym zostawiamy dobre informacje. Z racji tego, że jesteście obydwoje kucharzami, na co się nastawiliśmy? Co was wyróżnia, jeśli chodzi o waszą ofertę? Na co się nastawiliście? Bo przyjechaliście po tak długim czasie do Polski, pewnie zbadaliście rynek. A właśnie, może od tego zacznijmy. Jak wyglądała, zanim podjęliście decyzję, że będzie to Rybnik, bo wiedzieliście już, że to będzie, powiedzmy, burgerownia. Jak wyglądał cały proces? Jak się do tego zabraliście? Przede wszystkim najpierw żeśmy sprawdzili konkurencję, jak tam inne burgerownie przede wszystkim, bo żeśmy na to się nastawili, że to będzie nasza główna konkurencja, jak oni tam gotują swoje burgery. No i większość tych burgerowni raczej idzie w produkty już gotowe sosy, mięso jakby już zmielone. My tutaj mielimy mięso na miejscu, sami je mielimy. Wszystkie sosy robimy też od podstaw sami, także myślę, że to nas wyróżnia przede wszystkim. No i ten smak. Smak tego mięsa i wiemy przede wszystkim, jak je wydobyć. Żeby burger smakował mięsem, a nie tylko całym mnóstwem dodatków, jakie tam... I sosem, który zabija całe te doznania. Smak, tak. Dokładnie. Czyli tutaj bazujecie na doświadczeniach własnych, tutaj bardziej pewnie Kacpra,
tak? Po to, żeby zrobić odpowiednią mieszankę, bo zgaduję, że nie jest to, że nie wchodzicie do hurtowni, poproszę mięso na burgery, tylko jest to już odpowiednio wyselekcjonowane części mięsa, które gdzieś tam w jakich proporcjach sobie dobieracie. No właśnie, to była ta pierwsza część. Tu mnie bardziej interesuje to, że po takim długim czasie przyjechaliście i musieliście się jakby nauczyć tej administracji. Pomysł to jedno. Właśnie, gdzie, nie wiem, pojawialiście się gdzieś jeszcze, dopytywaliście, czy zdecydowaliście, dobra, otwieramy i o, to jest fajne miejsce i działamy. Czy zaciągaliście języka jeszcze gdzieś? Zaciągaliśmy języka właśnie w inkubatorze raciborskim, z panem była rozmowa. W internecie też przede wszystkim tam jest cała masa, całe morze wiedzy jakiekolwiek, na jakikolwiek temat, jak otworzyć firmę i przede wszystkim ja też chodziłam do szkoły zawodowej o profilu sprzedawcy, więc tam mieliśmy takie przygotowawcze podstawy właśnie, jak wypełnić wniosek do CIDG. Takie podstawy, no to właśnie stamtąd, nie? Do którego urzędu iść i po co, jak to, no to tą wiedzę mam ze szkoły, reszta jakby z internetu, też z panem rozmowa. No to już swoje dało, nie? Te wszystkie informacje wyciągnąć. I cały. Proces od momentu, kiedy przyjechaliście, bo tu mówiliśmy 3 miesiące, to w zasadzie już jesteście otwarci. Natomiast, no właśnie, policzyliście się tak, zrobiliście sobie tabelkę, to kosztuje tyle, tak? Trzeba będzie mieć, nie wiem, takie i takie zatowarowanie, musimy sprzedawać tyle i tyle, tak? Tak. Kto jest tym matematykiem, kto jest tym ekonomem w waszym zespole? Ja na pewno tam Kacprowi zostawiam. Czyli tak jak Cię przedstawiłem, tylko jeszcze nie dodałem, główna księgowa. Tak, całą kuchnię. Oczywiście księgowość zostawiam wynajęte, po prostu wynajmujemy księgową i tego na pewno sama bym nie dała rady ogarnąć, że tak powiem. Ale tym wszystkim się zajmuję ja, żeby dopilnować, żeby tam to wszystko oczywiście zanieść. Jakieś takie wszystkie biurowe sprawy, to siedzi na mojej głowie. No a Kasprowi zostawiamy to, co umie najlepiej, czyli po prostu gotowanie, nie? Nie musi się niczym martwić. No i dobry zespół. Tak. Powiedz mi tak właśnie, po latach, bo to jest to jakby intrygujące, sam tą historię gdzieś tam przeżywam. Przyjechaliście po latach, otwieracie biznes i zaczyna to działać. Powiedz mi, co znalazłaś pozytywnego w takim działaniu? Jakie są dobre strony tego, że waszej decyzji, że zdecydowaliście się zrobić to, co myśleliście jeszcze przed przyjazdem? I co w tym jest pozytywnego? No przede wszystkim jakby od tej strony prywatnej, że jesteśmy bliżej swojej rodziny, nie? To też działa jakby na zdrowie psychiczne. Wiadomo, jak się siedzi się za granicami państwa, to no jest to trochę przytłaczające, że po prostu są święta. Tęsknota. Ogólnie pojęta tęsknota. A tutaj po prostu mamy łatwiej. No, Kacpra mama mieszka, cała rodzina w Raciborzu, także możemy w każdej chwili do nich pojechać, czy oni przyjdą tutaj do nas, do restauracji się spotkać. Jest to bardziej jakby zdrowe, nie? Zdrowe dla psychiki człowieka. I pewnie się przekłada później na jakość, nie? Lepiej się pracuje, bo nie ma żadnych stresów, tak? I kamyków w głowie. Tak, tak. No dla nas rodzina jest bardzo ważna, także to jest głównym celem, dlaczego myśmy się postanowili przeprowadzić do Polski. Wiadomo, czas wpłynie na naszą niekorzyść, także lepiej być tutaj niż może powiedzmy, nie wiem, mieć trochę mniej tych pieniędzy, chociaż wiadomo, że za granicą też się nie zarabia jakichś tam kokosów. Tak. Trzeba się też tam utrzymać, jednak trzeba opłacić mieszkanie. No, jak, i nadpierać. No. O ile byśmy żyli tam na stałe, no to generalnie trzeba się tam utrzymać, wiadomo. To zawsze lepiej jest bliżej rodziny niż gdzieś tam samemu. Dobra, jeśli chodzi o wasze założenia, jak otwieraliście pierwszą właśnie knajpkę w Rybniku, to właśnie te jakieś rozczarowania. Nastawialiście się pewnie, z racji tego, że wiecie, jak ten biznes wygląda, nie liczyliście na to, tak jak mówiłaś, że zwali wam się 6 tysięcy ludzi w pierwszy dzień, tak? Ale na pewno rozważaliście, że może się udać, może nie. Nie wiem, są jakieś pozytywne właśnie jakby wasze wnioski z tego pierwszego otwarcia. Czy było to tak, jak się spodziewaliście?
Się spodziewaliśmy się oczywiście więcej ludzi, bo jakby zrobiliśmy dobrą reklamę, no ale nie przyszło tyle ludzi, ile żeśmy oczekiwali. Ale jest tak, że każdy klient nas cieszy po prostu tym, że chce przyjść i jeść jakby nasze jedzenie, to nas to cieszy. A przede wszystkim jeszcze jak jest szczęśliwy, to cieszy jeszcze bardziej. Stają się ambasadorami później. Tak, tak. No wiadomo, no, jakby siłą nie zaciągniemy tych ludzi, nie przyjdą do nas jakby, bo ktoś im każe, tylko przyjdą sami z własnej woli. No, a że przyszło i tak sporo ludzi, no to jesteśmy zadowoleni. Jakby człowiek nastawia się na to, że będzie dobrze, ale trzeba też się nastawić na tą drugą stronę, że może nie wyjść, możemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, ale coś zawsze może pójść nie tak, nie? Wydaliście sobie czas na rozwinięcie, tak? No, pierwszy dzień jakby nie świadczy o tym, jak ten biznes będzie wyglądał później. Trzeba trzeźwo myśleć po prostu, trzeba myśleć realnie, nie być takim napalonym na nie wiadomo co. Tylko i reagować odpowiednio. Nie? Myśleć realnie, trzeba być konsekwentnym w tym, co się robi. Mhm. Jeżeli dzisiaj nie przyszedł nikt, no to może jutro przyjdzie więcej ludzi, ale żeby zostało to samo jedzenie, żeby dostali wszystko tak samo, jakby było 5 ludzi, żeby dostali takie samo jedzenie w takim samym stylu, jakby było ich 50 czy 60, wiadomo. Tak samo jak pierwszy i ostatni, tak? Dostaje tą samą, jakość. Dokładnie. I tam już nad tym pracuje Kacper. Kamila, powiedz mi, a co wydarzyło się takiego, co należałoby, nie wiem, poprawić? Tutaj mówię jakby z punktu widzenia młodego przedsiębiorcy. Tak? Wiadomo, że życie weryfikuje, tak? I te sytuacje, które się wydarzają, również. I no właśnie, w tych pierwszych tygodniach waszej knajpki w Rybniku, co tutaj mówię jakby też to pod kątem ludzi, którzy ewentualnie nas będą oglądać, tak? I żeby posłuchali, jak wygląda to otwarcie, tak? Że nie tylko marzenia, ale właśnie ta realność i to, co później życie weryfikuje. Co należało zrobić inaczej? Bo tutaj wspominałaś też o tych problemach swoich jakby technicznych. Także nastawiliście się może troszeczkę jakby na same menu i gdzie jesteście, a nie do końca. Inaczej, może nie, że nie sprawdziliście, ale zaufaliście bardziej, a należało powiedzmy sprawdzić, nie? No tak, przede wszystkim należało go sprawdzić. No, w pierwszy dzień otwarcia mieliśmy awarię prądu, gdzie było założone, że otworzymy się o 12, otworzyliśmy się dopiero o 18, także no, był to straszny niewypał, no ale sytuacja została opanowana, zawołaliśmy elektryka, wszystko zostało jakby naprawione. No to są takie sytuacje, na które człowiek nie ma wpływu, albo może i ma, jakby powinniśmy to sprawdzić wcześniej, czy wszystko będzie okej, a tego nie zrobiliśmy. Człowiek uczy się na błędach, nie? Już w tym nowym lokalu po prostu sprawdziliśmy wszystko, czy wszystko będzie na tip-top i no jak widać jest, nie? A powiedz mi, czemu takie przeniesienie aż gdzieś z Rybnika do Raciborza? Większość ludzi, która do nas przychodziła w Rybniku, właśnie byli ludzie z Raciborza, Kacpra znajomi i większość takich ludzi, których myśmy znali, no to siłą woli, żeśmy się przenieśli tutaj. Skoro oni chcą przyjeżdżać do nas do Rybnika, to czemu my się mamy nie przenieść tutaj? Mhm. Skoro nie szło tam za dobrze, to starczy się nie poddawać i po prostu spróbować jeszcze raz. No właśnie, a... No i to jest właśnie super podejście, ale nie szło za dobrze, bo tutaj też mówiliśmy o lokalizacji, bo to są takie, no właśnie, to są takie fajne punkty dla młodego przedsiębiorcy, żeby sprawdzić i zanim się zrobi ten ostateczny krok. Bo w zasadzie jak zastanawialiście się i wybieraliście swoją miejscówkę, to z założenia wszystko było perfekcyjne. Tak, tak. No, lokal był praktycznie w ścisłym centrum, no ale się okazało, Rybnik nie jest takim miastem, które żyje jakby pobocznymi dróżkami od centrum. Tam głównie życie toczy się na rynku i tam jest większość ludzi. Czyli nie rozchodzą się w uliczki. Tak, tak, dokładnie. Jakby nie patrzą się na boczne budynki, tylko po prostu idą sobie ścieżką do rynku i tam się całe życie toczy rybnickie. Kurczę, czyli co, pomysł taki, że trzeba było coś postawić na środku rynku, nie? Taki, możliwe. Taki przesuwany, nie? Że w razie czego trzeba byłoby się przesunąć gdzieś obok.
No właśnie, bo wspominałaś też o reklamie, bo podeszliście do tego, pamiętam jak rozmawialiśmy właśnie w inkubatorze i tak całkiem zmyślnie i umiejętnie, tam jakby nie brakowało Wam pomysłu, nie przyszłaś się zapytać, jak zrobić, bo mniej więcej już wiedzieliście, znaczy w zasadzie to dobrze nawet, już wiedzieliście, co chcecie osiągnąć. Byłaś przygotowana już i z reklamą, wiedziałaś, co i gdzie zrobić, tak? Wiedziałaś o sanepidach, wiedziałaś o tym, że należy sobie to wszystko gdzieś tam policzyć, a reszta to wszystko, no byliście nastawieni już na jakość, bo tutaj tak jak Kacper ją też wprowadził, wiedzieliście, co chcecie sprzedawać, jaka będzie oferta. No i to właśnie jest kwestia jakby tej miejscówki. Ale to mi jakby nasuwa kolejne jakby pytanie, a jak się zabraliście do tej miejscówki? Czy to też było tutaj miejsce w Raciborzu przemyślane? Jesteście naprzeciwko szkoły muzycznej, więc macie tutaj studentów. Ten rynek troszeczkę jakby waszego konsumenta wygląda inaczej niż w Rybniku. Jesteście i w sumie i przy głównej, i nie przy głównej drodze. Czy tutaj zrobiliście już ten research taki inny troszeczkę? Tak. No myśmy się pytali głównie znajomych, co myślą o tym miejscu. Większość z nich, znaczy się generalnie wszyscy powiedzieli, że to jest właśnie dobre miejsce w pobliżu naszego lokalu. Mamy tutaj 3 szkoły, są spore kamienice i wokoło jakby nie ma żadnej gastronomii. No a wiadomo, Raciborz nie żyje tak bardzo jak Rybnik samym tym rynkiem, tylko jest to bardziej jakby porozrzucane na całe miasto. Na samym rynku nie ma tu dużo gastronomii w Raciborzu. Większość jest jakby w takich pojedynczych punktach, gdzieś tam po całym mieście porozrzucana. Także myślę, że to, że lokalizacja jest dobra. No. Tutaj lokalizacja jest dobra. A jak Wam się udało tutaj z otwarciem? Tak porównując do Rybnika, tak? I do tego nieszczęścia pierwszego z prądem, że zamiast o 12 to 18. Jak otwarcie tutaj? Sam dzień otwarcia był super. Przyszło nawet więcej ludzi, jakbyśmy się spodziewali. Przygotowaliśmy się na takie spokojne 100 ludzi przez weekend. No i praktycznie w sobotę już o 7 godzinie, 7.30 już nie mieliśmy co gotować, bo wszystko się wyprzedało. Trzeba było w nocy woła szukać. Tak. Tak, trzeba było szybko jechać, robić zapasy, żeby się jeszcze w niedzielę otworzyć. Ale generalnie otwarcie było dobre. Jakby na plus. Jesteśmy miło zaskoczeni. Tak. Czyli rokuje na przyszłość. Jasne. Słuchaj, bo pamiętam z Rybnika i waszą korespondencję, może nie korespondencję, ale informacje na Facebooku, bo tam też dzielnie sobie walczysz i masz pomysły na to. Pojawiały się między innymi konkursy. Tutaj też będzie tak to wyglądało? Będziecie się próbowali integrować ze swoimi gośćmi? Jasne. Myślę, że tak. No już na święta planuję zrobić jakiś konkurs. Jeszcze nie wiem dokładnie jaki, ale wiem, że na święta Bożego Narodzenia coś zorganizujemy i coś tam będziemy po prostu raz na jakiś czas robić. Tak samo to menu sezonowe. Myślę, że już nie tak jak w Rybniku co tydzień, ale co miesiąc będziemy coś nowego wrzucać. Na razie zostaniemy przy takim menu, jakie jest. Ludzie sobie na razie popróbują tego, co jest, a potem już po prostu będziemy co miesiąc wrzucać coś nowego, coś innego. Kamila, to teraz o samym menu. Dobra? Bo no właśnie, to mnie też gdzieś tam zastanawia, jak dobraliście się do tego menu i co, nie wiem, co Was inspirowało, albo na podstawie czego stworzyliście swoje menu, dlaczego uważacie, że może właśnie te menu się sprawdzi. No wiem, że tam Kacper, którego nam tutaj brakuje, tak, miałby więcej do powiedzenia. On tam tworzy, wymyśla, robi receptury i waży wszystkie składniki. Natomiast nastawiliście się na to, że karta nie jest duża. Tak, żeby umiejętnie szybko obsłużyć swoich gości, ale no, klasyk musi być. Klasyk, barbecue też jest takim klasycznym burgerem, także te dwa na pewno. Jeśli chodzi o resztę, to jest coś, co my znamy po prostu od innych kucharzy z Wielkiej Brytanii, bo wiadomo, jak Wielka Brytania tam słynie z różnych ludzi, różnych nacji, także jest to jakieś tam jakby zainspirowanie się innymi kuchniami. Tak wiadomo, jak ten burger szefa, no to wiadomo... A tam się Kacper może wykazać. Bravassos i to chorizo szatni, no to jest kuchnia hiszpańska. Po prostu żeśmy wrzucili trochę Hiszpanii do burgera. Ten burger z kurczakiem, jerk, no to burger z Jamajki, jerka z karabiny na Jamajce. Truflowy to był mój pomysł, taki bardziej słodki burger, bardziej dla kobiet.
żeby coś też jakby kobietom dogodzić w tym wszystkim, żeby to nie było ostre, ani takie męskie, tylko żeby było lekkie i wyważone po prostu w tym wszystkim. No i kanapki też wiadomo, mamy takie amerykańskie klasyki, jak ta szarpana wołowina, czy klap sandwich też jest amerykańskim klasykiem. To nie jest nic nowego, nic wymyślonego, po prostu coś, co my znamy, co nam smakuje i wiem, że ludziom też będzie smakowało. I my poszliśmy na takie pewne... Pewne... No właśnie, a jeśli chodzi o te wstawki, bo zdecydowaliście się na pewniaki, chociaż, no właśnie, ta burger szefa pewnie pokaże kunszt Kacpra i to, co on potrafi zrobić. Mówiliście o sezonowym. Mówisz o sezonowym też menu. Znaczy, będziecie podmieniać czy dokładać? Raczej będziemy dokładać. Będzie po prostu jeden ekstra burger albo kanapka, czy coś innego po prostu. Nie jest powiedziane, żeby to musiało być kanapki. Mamy szerokie pole do popisu, także na pewno będzie to coś innego po prostu, żeby sobie popróbować. Będziecie rozbudowywać swoje menu? Bo na razie są to burgery i kanapki. Nie wiem, będą sałatki? Będzie coś fit? Nie, raczej nie. Raczej amerykańskie jedzenie się nie kojarzy z fit, także nie wiem, jakby ktoś chciał zjeść sałatkę, to sobie pójdzie do baru sałatkowego. My byśmy chcieli gotować bezpośrednio do jednej grupy ludzi niż dla wszystkich. Wiadomo, jak się robi wszystko, to się tak naprawdę nie robi nic. No wiadomo, nie? Tak jak funkcjonują większość gastronomii, mają pizzę, mają dania obiadowe, mają wszystko, ale tak naprawdę nie wiadomo, co tam wybrać. Czyli my się chcemy skupić głównie na tych burgerach niż na tych sałatkach, które by przyszły, nie wiadomo, może z jedna na tydzień. No bo kto by pomyślał sobie, żeby pójść do burger baru po sałatkę. Nie wydaje mi się, żeby to było dużo ludzi. A w sumie, czyli zostajemy przy prostocie. Tak. Dobra. Kamila, dziękuję. Szkoda, że nie było z nami Kacpra, ale Kacper się uwija w kuchni. To życzę powodzenia w Raciborzu. Dziękujemy. I jakby w tym pierwszym kroku do otwarcia restauracji. Chociaż jeśli to miejsce się sprawdzi, to czemu nie restauracja i burgerownia? Nie? Kamila, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. I będziemy się pewnie za niedługo znowu widzieć. Jasne.